Jak pozostać wiecznie młodym? Nauczmy się tego może od kogoś, kto dożył 83 lat i do dzisiaj zmienia świat i żył naprawdę aktywnie, stworzył wiele, ale przede wszystkim napisał bardzo ciekawą książkę, którą do dzisiaj czyta cały świat, a dzisiaj my z niej poczytamy o tym, jak funkcjonuje nasz umysł i jak pozostać wiecznie młodym. Posłuchaj. Już wiele razy otrzymywałem od Was sygnały o tym, żeby sięgnąć do tej książki i dzisiaj postanowiłem to wreszcie zrobić. Napisana w 1963 roku przez człowieka, który miał życie bardzo barwne, był Irlandczykiem, który zamieszkał w Stanach Zjednoczonych, ponieważ dopiero tam mógł zdobyć swobodę wyznania. Nie godził się z wiarą Kościoła katolickiego, a jednak głęboko wierzył, więc musiał znaleźć swoją ścieżkę, stworzył własny kościół, własną filozofię działania, potem wykłady i wreszcie książki. I najsłynniejszą chyba jego książką jest Potęga podświadomości. Mówię o Josephie Murphym. Tę książkę w Polsce wydał Świat Książki, to już jest oczywiście wersja współcześniona. Tutaj też mamy rozdział drugi i chciałbym przeczytać Wam dzisiaj trochę z niego i z samego zakończenia, kiedy sięgniemy do głównego tematu tego odcinka, czyli o tym, jak zachować wieczną młodość. Także poczekaj do końca. Jak działa umysł? To jest fragment rozdziału drugiego. Czym się różni świadomość od podświadomości? Musisz stale pamiętać, że świadomość i podświadomość to nie są dwa odrębne umysły, ale dwa obszary działania jednego umysłu. Proces myślenia zachodzi w świadomości, czyli w rozumie. To tutaj dokonujesz wyborów. Wybierasz książki, które chcesz przeczytać, miejsce zamieszkania, towarzysza życia. Wszystkie decyzje podejmujesz świadomie. Wewnętrzne procesy organizmu są natomiast niezależne od twojej woli. To podświadomość kieruje funkcjami trawienia, krążenia krwi, oddychania. Podświadomość akceptuje wszystko, co jej wpajasz i to, w co świadomie wierzysz. W przeciwieństwie do świadomości nie rozumuje logicznie i nie miewa zastrzeżeń. Jest jak gleba, która przyjmuje wszelkie nasiona, dobre i złe. Nasionami są myśli. Myśli negatywne, destrukcyjne plenią się w podświadomości i prędzej czy później wydadzą owoce, które ujawnią się w twoim życiu pod postacią przykrych przeżyć i wydarzeń. Pamiętaj, że podświadomość nie docieka, czy twoje myśli są dobre czy złe, słuszne czy błędne. Ona tylko reaguje zgodnie z naturą twoich myśli i wyobrażeń. Jeśli uznasz, że coś jest prawdą, choć w rzeczywistości jest to pogląd błędny, podświadomość go przyjmie za słuszny i spowoduje określone skutki. Co oznaczają terminy umysł subiektywny i umysł obiektywny? Świadomość bywa czasem określana mianem umysłu obiektywnego, ponieważ zajmuje się ona obiektami należącymi do świata zewnętrznego. Umysł obiektywny uświadamia sobie świat istniejący obiektywnie, o którym czerpie wiedzę za pomocą pięciu zmysłów. Dzięki umysłowi obiektywnemu kontaktujesz się z otoczeniem, prawda? Zdobywasz wiedzę, posługujesz się zmysłami. Umysł obiektywny uczy się przez obserwacje, doświadczenie i kształcenie. Jak już podkreślałem, najważniejszą funkcją umysłu obiektywnego jest logiczne rozumowanie. Załóżmy, że jesteś jednym z setek tysięcy turystów, którzy każdego roku przybywają do Colorado, by zobaczyć Wielki Kanion. Patrząc na jego niewiarygodną głębokość, skomplikowaną rzeźbę formacji skalnych, grę kolorów na warstwach rozmaitych osadów, niewątpliwie doszedłbyś do wniosku, że jest to jeden z najwspanialszych cudów świata. Tak właśnie działa umysł obiektywny. Podświadomość natomiast określana bywa mianem umysłu subiektywnego. Ten umysł postrzega świat zewnętrzny nie za pomocą zmysłów, lecz poprzez intuicję. Jest on siedliskiem emocji i archiwum wspomnień. Podświadomość spełnia swoje najważniejsze zadania wtedy, gdy fizyczne zmysły nie działają. Inaczej mówiąc, jej inteligencja dochodzi do głosu wtedy, gdy umysł obiektywny jest wyłączony lub znajduje się w stanie drzemki. Umysł subiektywny widzi, nie posługując się narządem wzroku.
Ma zdolność jasnowidzenia i jasnosłyszenia. Może widzieć i słyszeć to, co dzieje się gdzie indziej, nie w najbliższym otoczeniu. Umysł subiektywny potrafi opuścić ciało człowieka, udać się w dalekie kraje i powrócić z dokładnymi i wiarygodnymi informacjami. Dzięki umysłowi subiektywnemu umiemy czytać w cudzych myślach, poznawać treść zapieczętowanych listów i zawartość dysków komputerowych. Poznawszy wzajemne oddziaływanie umysłu obiektywnego i subiektywnego, będziemy w stanie przyswoić sobie sztukę prawdziwej modlitwy i wywoływania przeróżnych cudów w swoim życiu, o czym opowiada Joseph Murphy w kolejnych rozdziałach tej książki, Skarbnica w twoim wnętrzu, uzdrawianie duchowe w dawnych czasach i współczesnych, a więc o zdrowiu jest tutaj sporo, podświadomość, która pomaga osiągać upragnione cele, moc podświadomości kluczem do bogactwa, potem wykorzystywanie podświadomości przez wybitnych uczonych, podświadomość o małżeństwo. Jest tutaj wiele różnych rozdziałów, które no, każdy z nich opowiada o roli podświadomości w tych ważnych obszarach naszego życia. A ja chciałem sięgnąć na sam koniec tej książki, do rozdziału 20. Jakoś tak, nie wiem dlaczego, moja podświadomość podpowiedziała mi, jak to zwykle. Pozostań młody duchem. I tutaj wracamy do głównego tematu, który zapowiadałem na początku. Podświadomość się nie starzeje. Jest ponadczasowa, pozbawiona wieku i nie podlega żadnym ograniczeniom. Jest częścią uniwersalnego Ducha Bożego, który nie ma początku ani końca, nie narodził się i nigdy nie umrze. Zmęczenie i procesy starzenia się nie mają wpływu na zalety i siłę ducha. Cierpliwość, uprzejmość, prawdomówność, skromność oraz miłość bliźniego nie starzeją się nigdy. Jeśli zachowasz te przymioty, pozostaniesz na zawsze młody duchem. Sam upływ lat nie wpływa na starzenie się i zużycie organizmu. Szkodliwy wpływ na umysł i ciało ma strach przed skutkami upływu czasu, nie zaś sam upływ czasu. Przyczyną przedwczesnego starzenia się bywa neurotyczny strach przed skutkami upływu czasu. W ciągu długich lat działalności publicznej miałem okazję poznać życiorysy sławnych ludzi, którzy kontynuowali owocną działalność w wieku znacznie przekraczającym lata przeciętnego trwania życia. Niektórzy z nich osiągnęli wielkość dopiero w sędziwym wieku. Dane mi było również poznać wielu zwykłych, lecz odpornych śmiertelników, którzy wprawdzie nie zyskali sławy, ale ich życie pokazało, że sam tylko wiek nie niszczy twórczych sił ciała i umysłu. Kilka lat temu odwiedziłem w Londynie dawnego przyjaciela, właśnie przekroczył 80. Dla wielu ludzi byłby to powód do radości, lecz niestety nie dla niego. Jego stan wstrząsnął mną do głębi. Wyglądał i czuł się jak słaby i schorowany starzec, chociaż jego lekarz nie stwierdził żadnych konkretnych dolegliwości. No a lekarze to idioci, oznajmił. Doskonale wiem, na co choruję. Doskwiera mi życie. Spytałem, co ma na myśli. Jestem niepotrzebny, wykrzyknął. I niby czemu ktoś miałby mnie potrzebować? Jestem do niczego, jestem ciężarem. Rodzimy się i dorastamy, starzejemy się i umieramy. Ot i koniec historii. Zrozumiałem, że na swój sposób miał rację w podejściu do przyczyny swojej dolegliwości. Był chory, ale nie na skutek życia, lecz na skutek sposobu, w jaki je postrzegał. Główną przyczyną jego postępującego zniedołężenia było poczucie bezsensu i nieprzydatności. W perspektywie widział jedynie zgrzybiałość, a potem nicość śmierci. Postarzał się w myślach, a potem jego podświadomość dopilnowała, by wszystkie obawy i wyobrażenia nabrały realnych kształtów. Starość to świt mądrości. Niestety postawę owego nieszczęśnika podziela wielu ludzi. Boją się tak zwanej starości, obawiają się zmierzchu i zgaśnięcia. W istocie boją się życia. A przecież życie jest bezkresne. Starość nie oznacza przytłoczenia wiekiem, lecz jest świtem mądrości. Mądrość wynika z uświadomienia sobie ogromnych podświadomych mocy duchowych oraz ze znajomości sposobu ich wykorzystania po to, by wieść życie udane i szczęśliwe. Raz na zawsze wybij sobie z głowy, że osiągnięcie wieku lat 65, 75 czy 85 jest równoznaczne z końcem życia.
Nawet w najbardziej zaawansowanym wieku możesz zacząć żyć wspaniale, owocnie, aktywnie i twórczo, lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Uwierz w to, spodziewaj się tego, a twoja podświadomość nada tym przekonaniom realne kształty. Starzenie się to nie tragedia. To, co nazywamy procesem starzenia się, w istocie jest tylko przemianą. Należy ją powitać radośnie i z zadowoleniem. Każdy etap życia ludzkiego jest krokiem naprzód na niemającej końca drodze. Mamy bowiem ogromne moce wykraczające poza ograniczenia fizyczne. Mamy cudowne zmysły przekraczające ostrość pięciu zmysłów fizycznych. Życie ludzkie jest z natury duchowe i trwa wiecznie. Nie musimy się starzeć, ponieważ życie, czyli Bóg, nie może się zestarzeć. Biblia mówi, że Bóg jest życiem, życie odnawia się samo, jest wieczne, niezniszczalne i stanowi rzeczywistość ogółu ludzkości. Pewna pani zapytała kiedyś czarodzieja elektryczności Thomasa Edisona, co to jest elektryczność, proszę pana, a on na to: elektryczność jest, niech pani z niej korzysta. Elektrycznością nazywamy niewidoczną siłę, której istoty do dziś nie pojmujemy do końca. Badamy ją jednak i wciąż pogłębiamy wiedzę na temat rządzących nią praw i jej zastosowania. Wykorzystujemy ją na niezliczone sposoby. Naukowcy nie dostrzegają elektronów gołym okiem, ale przyjmują ich istnienie za fakt naukowy, dowiedziony, ponieważ z doświadczeń wynika niezbity wniosek o ich istnieniu. Życia także nie dostrzegamy. Wiemy jednak, że żyjemy. Życie jest, a my przyszliśmy na świat, aby wyrazić je w całym jego pięknie i wspaniałości. Umysł i duch się nie starzeją. Ludziom, którzy uważają, że życie ogranicza się do ziemskiego kręgu narodzin, dzieciństwa, młodości, dojrzałości i starości, należy współczuć. Osoby o takich przekonaniach pozbawione są kotwicy, nadziei, sensu istnienia. Dla nich życie nie ma znaczenia. Takie zapatrywania prowadzą do rozczarowań, stagnacji, cynizmu oraz poczucia beznadziei, powodujących neurozy i rozmaite zaburzenia psychiczne. Jeśli nie wytrzymujesz szybkiej gry w tenisa, jeśli pływasz wolniej niż twoje dzieci, jeśli twoje ciało nie jest już tak sprawne jak dawniej, jeśli twój chód stał się bardziej ociężały, czas uświadomić sobie, że życie wciąż się zmienia i przejawia w coraz to nowych formach. To, co ludzie nazywają śmiercią, jest tylko podróżą w inny, nowy wymiar życia. Słuchaczy moich wykładów pouczam, że starzeć się należy ładnie. Sędziwy wiek ma swoją wspaniałość, piękno i mądrość. Spokój, miłość, radość, piękno, umiejętność odczuwania szczęścia, mądrość, dobra wola i wytrzymałość to przymioty, które nigdy się nie starzeją i nie umierają. Ralph Waldo Emerson, poeta i filozof, powiedział: lata człowieka zaczynamy liczyć dopiero wtedy, gdy w jego życiu nie liczy się już nic poza latami. Charakter, zalety umysłu, wiara i przekonania nie starzeją się nigdy. Sędziwy wiek to twój atut. Nigdy nie rezygnuj ze sposobności, myśląc: jestem na to za stary, bo byłaby to pewna droga ku stagnacji i psychicznej śmierci. Jeśli uwierzysz, że jesteś skończony, podświadomość zaakceptuje to przekonanie i je urzeczywistni. Bywają starcy liczący lat 30, podczas gdy inni pozostają młodzi po 80. Zastanów się, czy znasz przedstawicieli jednej i drugiej grupy. Z pewnością tak. Wystarczy o tym pomyśleć. O stanie ciała przesądza umysł będący jego architektem, projektantem i rzeźbiarzem. Dramatopisarz George Bernard Shaw pozostał twórczo czynny i niestrudzenie aktywny w wieku lat 90. Spotykam ludzi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, którzy opowiadają, że zatrzaskiwano im drzwi przed nosem, gdy szukając pracy powiedzieli, że są po 40. Taka postawa pracodawców zasługuje na potępienie jako odrażająco nieczuła, bezduszna i pozbawiona zrozumienia. Pracodawcy zainteresowani zatrudnianiem wyłącznie ludzi w wieku poniżej 35 lat rozumują błędnie i powierzchownie. Zastanowiwszy się, pojęliby, że ludzie szukający pracy nie oferują swoich lat ani siwizny, lecz doświadczenie,
oraz wiedzę i umiejętności zdobyte podczas wieloletnich trudów życia. Myślę, że takie coś również obserwujemy na co dzień, prawda? Przykłady ludzi, którzy mają wspaniałą energię i wnoszą wielką wartość do swojej pracy, chociaż wcale nie mają już 25 lat. A może to są właśnie najczęstsze przykłady. Nie wiem, czy zgodzisz się z taką moją obserwacją. Wiek starszych pracowników powinien być postrzegany przez ich pracodawców jako korzystny dla przedsiębiorstwa, ponieważ oznacza on, że przez wiele lat żyli w zgodzie z tak zwaną złotą zasadą oraz kierując się miłością i dobrą wolą. Siwe włosy powinno się traktować jako oznakę wyjątkowej mądrości, doświadczenia i zrozumienia. Dojrzałość emocjonalna i umysłowa jest błogosławieństwem dla każdej firmy. Ludzi nie powinno się wysyłać na emeryturę tylko dlatego, że skończyli 65 lat. Właśnie w tym wieku człowiek ma najodpowiedniejsze warunki do kierowania działem kadr chociażby, planowania, podejmowania decyzji czy dzielenia się doświadczeniem z młodszymi pracownikami i wprowadzania ich w sprawy przedsiębiorstwa. Masz wiele do zaoferowania. Bez względu na to, czy liczysz sobie lat 65 czy 95, nie zapominaj o tym, że masz wiele do zaoferowania. Możesz doradzać ludziom młodszym, wspierać ich i prowadzić. Możesz dzielić się wiedzą, doświadczeniem i mądrością. Możesz śmiało spoglądać w przyszłość, bowiem życie jest bezkresne. Przekonasz się, że odkrywanie cudów i wspaniałości życia nigdy się nie kończy. Staraj się stale odkrywać coś nowego, a twój umysł pozostanie na zawsze młody. Starzej się ładnie. Wygłaszałem kiedyś wykłady w Indiach. Przedstawiono mnie tam pewnemu mężczyźnie, który miał, jak utrzymywali jego przyjaciele, 110 lat. Nigdy nie widziałem piękniejszej twarzy. Zdawała się jaśnieć wewnętrznym światłem. Miał niewiarygodnie piękne oczy. Postarzał się ładnie, nie tracąc jasności umysłu. Nie pozwól, by twój umysł kiedykolwiek przeszedł na emeryturę. Umysł jest jak spadochron. Nie ma z niego pociechy, dopóki się go nie otworzy. Pozostań otwarty i chłonny na wszelkie nowe pomysły. Widywałem ludzi odchodzących na emeryturę w wieku lat 60 i 70. Sprawiali wrażenie toczonych od środka przez jakiegoś robaka. Po kilku miesiącach już nie żyli. Najwyraźniej poczuli, że ich życie dobiegło kresu, a skoro byli o tym przekonani, tak się stało. A przecież emerytura może stać się nową przygodą, nowym wyzwaniem, dzięki któremu spełnimy dawne marzenia. Jakże deprymujące są słowa i cóż ja będę robił na emeryturze? W rzeczywistości oznaczają one: jestem skończony, nic mnie już nie czeka, nic bardziej mylnego. Po 90 można zdziałać więcej niż mając lat 60, ponieważ z każdym dniem człowiek nabiera mądrości, zrozumienia, coraz lepiej pojmuje sens życia. Zamiast mówić jestem stary, mów posiadłem mądrość boskiego życia. Nie pozwól, by władze, prasa czy statystyka roztaczały przed tobą obraz starości, podupadania, niedołężnienia, demencji i beznadziei. Interesuj się życiem, nie śmiercią. Uwierz, że w sędziwym wieku będziesz szczęśliwy, promienny, odnoszący sukcesy, pogodny i silny. Powitaj sędziwy wiek z aprobatą. Cechują go jemu tylko właściwe wspaniałość, mądrość i piękno. Spokój, miłość, radość, piękno, szczęśliwość, mądrość, dobra wola i zrozumienie to przymioty, które się nie starzeją i nie umierają. Przejście na emeryturę może stać się początkiem nowej przygody i wyzwań, okazją do urzeczywistnienia wielorakich marzeń. Seniorzy są potrzebni. Rzymianin Katon nauczył się greki, mając lat 80. Słynna śpiewaczka amerykańska pochodzenia niemieckiego, Ernestine Schumann-Heink, osiągnęła szczyt kariery, gdy została babcią. Grecki filozof Sokrates nauczył się grać na instrumentach muzycznych, mając lat 80. Michał Anioł stworzył jedne ze swoich najwspanialszych obrazów po 80. Symonides z Keos w wieku lat 80 otrzymał nagrodę za swoje poezje. Będąc w tym samym wieku, Goethe ukończył Fausta, a Leopold von Ranke zaczął pisać historię powszechną świata, którą ukończył mając lat 92.
Alfred Tennyson napisał słynny poemat Crossing the Bar, mając lat 83. Newton był niestrudzenie aktywny, zbliżając się do wieku 85 lat. John Wesley jeszcze w wieku 88 lat kierował ruchem metodystów. Jean-Louis Calmet z Arlé nie dorównuje sławą wyżej wymienionym osobom. Za młodu znała słynnego malarza Vincenta van Gogha, ale nie to przyniosło jej sławę. Zaczęto się nią interesować dopiero wtedy, gdy skończyła 100 lat. Z okazji setnych urodzin zaprzestała codziennych przejażdżek rowerem. Ukończywszy 110 lat, otrzymała życzenia od osób z całego świata. Dożywszy 118 lat, została najstarszą osobą o udokumentowanym wieku. Zapytana, jak udało jej się dożyć tak sędziwego wieku, odparła: nie rezygnuję z przyjemności. Postępuję uczciwie i zgodnie z normami moralnymi. Niczego nie żałuję. Jestem bardzo szczęśliwa. W wieku lat 122 wciąż uśmiechała się promiennie. Te przykłady pokazują, że seniorom należy się wybitne miejsce w społeczeństwie. Jeśli jesteś na emeryturze, zainteresuj się prawami życia i cudotwórczą mocą podświadomości. Zajmij się tym, co od dawna chciałeś robić. Zapoznaj się z nowymi dziedzinami, poszerzaj horyzonty myślowe. Sędziwy wiek pozwala na kontemplowanie praw boskich z najwyższej perspektywy. Pamiętaj, że znajdujesz się w niemającej końca podróży. Nieustannie wspinasz się po stopniach pośród niestrudzonego, bezkresnego oceanu życia. Jesteś dzieckiem nieskończonego życia. Jesteś dzieckiem wieczności. I na koniec jeszcze kilkanaście takich myśli, które chciałem wam przeczytać a propos. Cierpliwość, uprzejmość, miłość, dobra wola, radość, szczęście, mądrość i zrozumienie. Oto zalety, które nigdy się nie starzeją. Kultywując je, kultywuj je i dawaj im wyraz, a pozostaniesz młody ciałem i duchem. Neurotyczny strach przed skutkami upływu czasu może spowodować przedwczesne starzenie się. Starość nie jest zmierzchem życia, jest świtem mądrości ludzkiego umysłu. Najbardziej produktywne lata mogą przypadać na wiek pomiędzy 65 a 95 rokiem życia. Witaj upływ lat z zadowoleniem. Dzięki niemu postępujesz niemającą końca ścieżką życia. Bóg jest życiem, a ty żyjesz w Bogu. Życie stale się odnawia, jest wieczne i niezniszczalne, jest rzeczywistością wszystkich ludzi. Żyjesz wiecznie, gdyż twoje życie jest życiem Bożym. Nie dostrzegasz własnego umysłu, lecz wiesz, że go masz. Nie możesz zobaczyć swojej duszy, lecz wiesz, że istnieje duch sztuki, duch muzyki i duch retoryki. Kierując twoim umysłem i sercem, duchy dobroci, prawdy i piękna także są nieodparcie rzeczywiste. Nie dostrzegasz życia, lecz wiesz, że żyjesz. Starość można określić jako czas kontemplacji praw Bożych oglądanych z najwyższej perspektywy. Radości wieku sędziwego są większe od uciech wieku młodzieńczego. Człowiek stary jest atletą ducha i umysłu. Natura spowalnia ruchy jego ciała, dzięki czemu ma on sposobność medytowania nad sprawami wieczności. Liczymy upływające lata tylko wtedy, gdy nie mamy nic innego do roboty. Wiara i przekonania nie podlegają rozkładowi. Masz tyle lat, na ile się czujesz. Jesteś tak silny, jak się czujesz. Jesteś na tyle użyteczny, na ile taki się czujesz. Możesz pozostać na zawsze młody duchem. Siwe włosy to atut. Nie handlujesz siwizną. Masz do zaoferowania doświadczenie, umiejętności i mądrość, które zdobyłeś w czasie minionych lat. Modne diety i kosztowne pigułki nie zapewnią młodości, bowiem człowiek jest taki, jaki są jego myśli. Strach przed starością może spowodować pogorszenie stanu fizycznego i umysłowego, ale to tylko strach. Zestarzejesz się wtedy, gdy przestaniesz marzyć i stracisz zainteresowanie życiem. Zestarzejesz się wtedy, gdy staniesz się drażliwy, zrzędliwy, nieznośny i marudny. Rozmyślaj o Bogu i Jego prawdzie. Promieniuj Jego miłością. Oto czym jest młodość. Spoglądaj przed siebie, a ujrzysz czekające cię życie wieczne. Emerytura to początek nowej przygody.
Wzbogacaj wiedzę, poszerzaj horyzonty, zajmij się tym, o czym zawsze marzyłeś, kiedy musiałeś pracować i zarabiać na życie. Korzystaj z życia. Stań się współtwórcą, a nie więźniem społeczeństwa. Nie ukrywaj swoich talentów i umiejętności. Tajemnicą wiecznej młodości są miłość, radość, spokój wewnętrzny i pogoda ducha. W Bogu nie ma ciemności. Jesteś potrzebny. Wielcy filozofowie, artyści, uczeni, pisarze i inne wybitne osobowości często tworzą swe największe dzieła po 80. Owocami jesieni życia są miłość, radość, spokój, cierpliwość, łagodność, wiara, wyciszenie i opanowanie. To wszystko masz do zaoferowania światu, jeśli jesteś już w tym wieku. Jesteś dzieckiem nieskończoności. Jesteś dzieckiem wieczności. Jesteś cudem stworzenia. Pisze na sam koniec książki Potęga podświadomości Joseph Murphy. Pisał w roku 1963, kiedy ta książka powstała. Chciałem do niej sięgnąć, bo to są takie proste, ale głębokie słowa mądrości. Chyba czuliście to słuchając mnie, prawda? Tak jak ja czułem, czytając je najpierw dla siebie, a potem dla was. Myślę, że bardzo dobrze jest od czasu do czasu odejść od tych książek pełnych badań naukowych pisanych przez profesorów i sięgnąć do takiego prostego i zrozumiałego przekazu na temat tych samych zjawisk w zasadzie, prawda? To, co Joseph Murphy opisywał już w latach 60. i wcześniej, dzisiaj poniekąd potwierdzają na podstawie badań profesorowie wyższych uczelni, do których też sięgamy, prawda? I na tym naszym kanale, no, z każdej strony chcemy ściągać informacje o tym, jak funkcjonuje nasz umysł, co możemy ze sobą zrobić, żeby żyć jak najlepiej, żeby postępował nasz rozwój osobisty. Dzisiaj już wiemy, że wiek nie jest tu żadną przeszkodą. Ktoś wśród was musiał to usłyszeć, jak zawsze. Ja też musiałem to usłyszeć, chociaż myślę, nie mam z tym problemu, ale niedawno byłem na okrągłych urodzinach w mojej rodzinie i widziałem właśnie i jedno, i drugie nastawienie do tego, ileż mam lat. Absolutnie to wszystko zależy od tego, co mamy w głowie. I rzeczywiście zgadzam się z twierdzeniem Josepha Murphy'ego, że to, jak myślimy, wpływa na naszą podświadomość, a ona, sterując naszym organizmem, również wpływa na nasze zdrowie i na to, jak nasze życie wygląda. Więc wszystko zaczyna się tutaj i o tym zawsze trąbię na tym kanale i trąbić będę tak długo, jak wy będziecie chcieli słuchać. Przypominam, że czekamy na wasze audioinspiracje pod adres audioinspiracje@gmail.com. Przysyłajcie swoje pomysły na własne audioinspiracje albo już wręcz jakieś linki, jakąś łączność z waszymi nagraniami. Bardzo chętnie je przejrzymy, wyślemy informację zwrotną i te, które uznamy za ciekawe, zamieścimy w audioinspiracjach w swoim dniu. Także zapraszam, jeśli czujesz, że masz jakiś fragment, którego jeszcze nie przeczytałem, a może w ogóle nie myślę o nim, a ty mógłbyś czy mogłabyś przeczytać, to bardzo proszę, choćby do telefonu. To nie musi być jakiś wydumany sprzęt. Ważne, żeby to płynęło z twojego serca. To jest najważniejsze, żeby energia płynęła od ciebie do ludzi. Wtedy nagranie będzie dobre. To taka moja pierwsza podpowiedź. No cóż, wszystkiego dobrego w nowym tygodniu. Piękna pogoda, piękny świat nam się zrobił, więc dużo dobrej energii dla was i zobaczymy się w środę w przypominanym archiwalnym jakimś odcinku albo kilku sklejonych. Zobaczymy, jeszcze nie wiem, co wybiorę. W środę o 18:45 mamy dodatkowe premiery, przypominam, a nowy odcinek już w najbliższy piątek, także o 18:45. Do zobaczenia, dobrego tygodnia, trzymaj się, cześć.